Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w nowym kolejnym odcinku podcastu Trauguta 11. Tak, wracamy, wracamy, ale żeby wszystko było jasne, żeby wszystko było dokładnie określone, wracamy tylko i wyłącznie w wersji audio. Nasze odcinki będzie można odsłuchiwać zarówno na YouTubie, zarówno na Facebooku a także na prawdopodobnie jakichś platformach podcastowych typu Spotify. To się jeszcze okaże, to jeszcze zobaczymy. Ja się bardzo cieszę, że wracamy do, do podcastów. Nie będzie podcastów w wersji wideo, za dużo czasu, za dużo pracy. Po prostu nie ma to specjalnie sensu. Ja się bardzo cieszę, że możemy wrócić do Was z informacjami dotyczącymi tego co się dzieje w klubie, co się dzieje z zawodnikami, co się dzieje w akademii piłkarskiej. Także wszystkie te informacje będę starał się przekazywać właśnie na falach audio w internecie. Jaka jest koncepcja, jeżeli chodzi o ten podcast? No jest dosyć prosta. Mało informacji dotyczących tego, jakie były wyniki meczu i tak dalej, ponieważ to, to wszystko dostajecie, taką paczkę informacyjną na bieżąco, praktycznie y, można powiedzieć, że live już ze spotkań y, naszych piłkarzy, a będę chciał jak najwięcej robić informacji dotyczących y, po prostu tego, co się dzieje w klubie jako tako. Y, na pewno będą jakieś spotkania z piłkarzami, może z młodymi piłkarzami, z trenerami z Akademii, także... Myślę, że dużo, dużo tych fajnych rzeczy będzie dookoła. Nie będę tutaj, tak jak mówię, robił jakiś sprawozdań z tego, co się wydarzyło na meczach, bo to nie ma najmniejszego sensu. Kibice licznie przybywają na mecze naszych piłkarzy, zarówno domowe mecze, jak i wyjazdowe, także można sobie tam łatwo wy, wyrobić opinię o stanie piłkarskim naszej drużyny. Ja oczywiście tylko pro forma będę podawał, jakie, jakie są wyniki, ale nie będę się za bardzo wgłębiał w to, co, jak, jak ta gra wyglądała, bo to nie ma po prostu najmniejszego sensu. Także gwoli informacji rozpoczęliśmy sezon 2022-2023 w czwartej lidze podkarpackiej. Za nami pierwszy mecz, mecz z drużyną Korony Rzeszów. Bardzo miło mi przekazać wszystkim informację taką, że zwyciężyliśmy w tym meczu, a więc trzy punkty na inaugurację, zwycięstwo 1-0 i bramkę strzelił nasz nowy napastnik, Dawid Kania w 88 minucie także Dawidowi gratulujemy udanego wejścia w, w drużynę i w za zaadoptowania się w czwartej lidze a przed nami kolejne spotkanie, spotkanie kolejnego Spadkowicza z trzeciej ligi. Mam tutaj na myśli Włóczankę Wulkę Pełkińską. To spotkanie już w najbliższą sobotę o godzinie 17 na wyjeździe. Także zachęcam wszystkich kibiców do tego, żeby kibicowali naszej, naszej drużynie na boisku przeciwnika. Bardzo miło mi też jest przekazać informację, że w sezonie 2022-2023 swoje mecze zainauguroją seniorki w czwartej lidze kobiet. Także jest to pewien ruch do przodu. Osobiście bardzo się cieszę z tego powodu, że piłka kobieca w łańcuchu rozwija się w sposób co najmniej zadowalający. Także już od września będzie można też oglądać nasze piłkarki na boiskach rozgrywek seniorek. Tak jak wspomniałem, Czwarta Liga, czyli najniższy poziom rozgrywkowy. No i zobaczymy, jak te nasze koleżanki będą się tutaj prezentować. Trenerem zespołu seniorek jest trener Piotr Pomykała, jemu życzymy oczywiście sukcesu w. Rozwijaniu tej, tej, tej części naszej, naszej piłkarskiej społeczności i tylko, jak tylko będziemy mieć już wszystko podopinane, to oczywiście też pójdzie informacja o składzie drużyny, terminarzu i tak dalej. Także trzymamy kciuki za dziewczynę i myślę, że no, klub rozwija się w dobrą stronę. Coraz szerszy wachlarz piłkarskich możliwości, także no, można tylko przyklasnąć. Oczywiście rozpoczęły się już treningi w Akademii Piłkarskiej. Końcem sierpnia rozpoczynają się rozgrywki w poszczególnych klasach, i tutaj też będę starał się jak najwięcej informacji przekazywać o tym, jak radzą sobie nasi najmłodsi i trochę starsi koledzy z Akademii Piłkarskiej. Króciutki dzisiejszy odcinek, tylko sygnał, że wracamy. Sygnał o tym, jak będzie wyglądać ten podcast i myślę, że w najbliższym czasie trochę więcej tych rzeczy będzie można obejrzeć, nie obejrzeć, odsłuchać na, na, falach właśnie naszego podcastu. Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby przekazywać informacje, że taki podcast istnieje, żeby jak najwięcej osób mogła, miała możliwość zapoznania się z tym, z tym, Formatem, z tym, z tym podcastem, tak, żeby można było po pierwsze się do tego przyzwyczaić, a po drugie, no żeby uzyskać pewne informacje związane z, z klubem. Nie wszystkie rzeczy są dostępne na internecie, a tu zawsze można sobie porozmawiać. Ja planuję oczywiście, że będą goście, będzie można sobie porozmawiać na temat piłki nożnej, może nie tylko o piłki nożnej. Myślę, że będzie, będzie to fajnie się rozwijało. Ja mam trochę więcej energii po zamknięciu podcastu w wersji wideo i myślę, że może nie tak często, ale bardziej treściwie będziemy tu przekazywać pewne informacje. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i tak jak mówię, jeżeli Wam się to podoba, przekazujcie innym osobom, żeby też odsłuchiwały tego typu audycje, żeby było po prostu nas jak najwięcej. Do usłyszenia. Cześć.